bardzo fajny, znany z komedian i aktor. That's Ricky Gervais. Very well-known comedian. Ricky Gervais. Ja będzie taką bardzo fajną rzecz, a propos religii. In my opinion, he said something interesting on religion. Powiedział, że wziąłeś wszystkie tak zwane święte dokumenty i je spalić. He said that if you want to take all so-called holy documents and burn them, to później one wszystkie były zostaną napisane od nowa, ale były zupełnie inne. All of them will actually be written all over, but in a different shape, completely different. Natomiast gdzie z naukowego punktu widzenia wszystko było to samo, bo te prawa tego świata są takie same. Although from the scientific point... pozostają takie same, się zmieniają poprzez myślenie. View the laws governing the universe, they simply stay the same, so it doesn't make sense. I moje pytanie jest, bo myślałem a propos sów. I was thinking... Nie też mamy tak jakby święte księgi i sutry i tak dalej. About the sutras, because they are the holy books of Buddhism. Co tam ty myślisz? Czy... jakby wziąłeś wszystkie sutry i je spalić. What do you think? If you parę tysięcy lat, to byś napisał jedno od nowa, ale by były inne. If you take all the sutras and burn them, do you think that in couple thousands of years somebody would write them again, but it would be a different story? Może tak by się stało, ale ja nie byłbym jedną z tych osób. Maybe it would happen like this, but I wouldn't be one of these people. A więc mamy sutry, so we have sutras, ale mamy jedno bardzo ważne nauczanie, które przekracza sutry. But also we have this one important teaching that surpasses the sutras. Niezależny od słów i liter specjalny przekaz poza pismami. Not dependent on words and letters, special transmission outside of the scriptures. I wskazywanie wprost w umysł. And pointing directly to the mind. Ujrzenie swej prawdziwej natury i stanie się Buddha, przebudzenie się. Your own nature and becoming Buddha, awakening. A więc Zen nie zależy od sutr. So Zen is not dependent on sutras. A więc my używamy różnych pism, które wspomagają i inspirują naszą praktykę. We use scriptures that support and inspire the practice. Ale szkoła Zen nie jest szkołą sutr. But Zen school is not the sutra school. Szkoła Zen polega na umyśle Buddy. The Zen school is based on Buddha's mind. Ja wyjaśniałem to wielokrotnie, tak jak to rozumiem. I was explaining a number of times how I understand this. A więc gdy Budda osiągnął oświecenie, jest pewna historia, która prowadzi do tego oświecenia. Of Buddha's achieving enlightenment. Pewnego dnia postanowił podzielić się tym swoim doświadczeniem ze światem. One time he decided to share the experience with the world. A więc otworzył swoje usta i zaczął nauczać. His mouth and started talking, teaching. Wtedy ktoś to, podobno Ananda, spisał te nauki. It said he wrote the scripture, wrote the teaching down. Następnie ktoś napisał coś na temat tych komentarzy, zapisków Anandy. Then somebody commented on the notes made by Ananda. A więc w ten sposób narodziła się nauka Buddy, która ma nieskończenie wiele form, kształtów, jak to Buddha sam mówił, 84 tysiące lekarstw na 84 tysiące form. And this is when Buddha's teaching was born, and as he himself stated, it's 84,000 cures for 84,000 sicknesses. Ale zanim Buddha otworzył swoje usta, but before he opened his mouth, miał pewne doświadczenie. He had a certain experience. Okay. Zanim otworzył usta, miał pewne doświadczenie. Before opening the mouth, certain experience. Ujrzał poranną gwiazdę. He saw the morning star. Jego umysł całkowicie się otworzył. Stał się jednym z tym światem gwiazd. His mind completely opened, becoming one with the light of the star.
osiągnął niezależną od życia i śmierci esencję swojego umysłu. He established, attained the non-dependent on life and death nature of his own mind. A więc Zen jest bardziej zainteresowany tą częścią. So Zen is more interested more in this part of the story. Okay. A więc zamiast studiować słowa Buddy, instead of studying the words of Buddha, studiujemy swój umysł tak jak on to robi. We study our own minds the way he did it. Okay. A więc siadamy pod drzewem Bodhi. We sit under the Bodhi tree. Okay. Albo na macie Bodhi. Or the Bodhi mat. Na poduszce Bodhi. And the Bodhi pillow. W sali Bodhi. In the Bodhi okay. room. I urzeczywistniamy to Bodhi w sobie. Realizing the Bodhi within us. Dlatego chociaż Zen odnosi się z wielkim szacunkiem do sutr i wszelkich pism. So although Zen is very respectful towards the sutras and scriptures. Bardzo jasno mówi, że to jest niezależne od słów i liter, specjalny przekaz. It's also very clear that it's not dependent on words and letters, the special transmission. A w regułach świątyni De Sansanim mówi, nie przywiązuj się do świętych pism. And in the temple rules De Sansanim says, don't cling to the scriptures. A więc nawet gdyby wszystkie pisma tego świata buddyjskie zostały spalone, so even if the all the Buddhist teachings from this universe were burned, jak możesz spalić umysł? How can you burn your mind? Nie możesz go zniszczyć. It cannot be destroyed. Dlatego wciąż możesz go studiować. That's why it can be studied all over again. I możesz go przebudzić. And awaken. Okay. To oznacza niezależnie od słów i liter. This is the meaning of not dependent on words and letters, special transmission. A więc Buddha nauczał przez wiele lat. So Buddha was teaching for many years. Wypowiedział wiele słów. Spoke many words. Ale pewnego dnia, siedząc na górze Sempa, but one day, sitting on the Vulture Peak, zebrało się już wtedy wielu uczniów wokół niego i czekało, aż rozpocznie swoją mowę. Many students gathered around him, waiting for him to start the speech. Wtedy Buddha, a Buddha kontynuował milczenie, po prostu siedział. But Buddha continued to sit, just sit, remaining silent. Więc słuchacze byli bardzo zaniepokojeni, co się dzieje, dlaczego Buddha milczy. So all the listeners were worried, why is Buddha silent? Wtedy Buddha podniósł leżący przed nim kwiat i go podniósł. When he lifted the flower in front of him. O właśnie. A Mahakasyapa, exactly, jego najbliższy uczeń. Mahakasyapa, his closest disciple. Uśmiechnął się. Smiled. Okay. Wtedy Buddha powiedział, moją najgłębszą dharmę przekazuję said, tobie, Mahakasyapa. My deepest dharma I transmit to you, Mahakasyapa. A więc w tym jednym momencie zostały przekazane wszystkie nauki, sama esencja. All the scriptures and teachings were transmitted, the very essence. Okay. A więc Mahakasyapa stał się spadkobiercą. And Mahakasyapa became the successor. Tego przekazu bez słów. Of this speechless transmission. A Ananda, który był rozmiłowany w słowach Buddy, and Ananda, who was a lover of Buddha's words, nie mógł zrozumieć tego. Cóż takiego Mahakasyapa otrzymał od Buddy, ponieważ był świadkiem tego zdarzenia. As he witnessed this event, he could not perceive and understand what happened and what Mahakasyapa got from Buddha. Więc jakiś czas po tym, gdy Buddha zmarł, odszedł. And sometime after Buddha went into Parinirvana, Ananda wciąż bardzo głęboko niepokojony przez to pytanie. Ananda really deeply molested by this question. Udał się do Mahakasyapy. Went to Mahakasyapa. Ukłonił się. Bowed. Wtedy te spotkania, te dyskursy dharmy odbywały się w takich namiotach. And this is when these dharma combats were
held in, you know, like something like big tents. A przed tymi namiotami umieszczano maszt flagowy i wciągano na niego flagę. In front of these tents there was this flagpole placed and with a flag pulled up. Mm-hmm. I gdy taki dyskurs, taki wykład darmy się rozpoczynał, wciągano flagę na maszt. Wtedy każdy mógł zobaczyć, coś ważnego. So when this Dharma speech or Dharma discourse was about to start, the flag was pulled up the flagpole, so everybody could see from the distance that something important is happening. A więc pewnego dnia Mahakasyapa i Ananda spotkali się w takim miejscu. One day at such place Mahakasyapa and Ananda met. Ananda ukłonił się przed Mahakasyapą i powiedział: Mahakasyapo. Ananda bowed and he said, Mahakasyapa. Wybacz mi moje pytanie, ale wciąż nie rozumiem. Forgive me my word, my questions, mój umysł. But still I cannot understand. Please enlighten my mind. Cóż takiego ofiarował ci czczony przez świat, czyli Buddha? What the world honored one offered to you? Poza brokatową szatą i miską. Except for the brocade, golden brocade robe and the bow. Wtedy złota szata i miska symbolizowała właśnie transmisję, przekaz. This is when this bow and the golden robe symbolized transmission. Więc Ananda oczywiście widział tę brokatową szatę i miskę i wiedział, że to dostał, to na pewno dostał punkt od Mahakasyapy. Ale co jeszcze? So, in fact, Ananda could see this very ball and the very robe, but he was wondering, is that all Mahakasyapa got from Buddha? Wtedy Ananda, wtedy Mahakasyapa zawołał: Anando! And then Mahakasyapa called: Ananda! Ananda z przedmyślenia odpowiedział: tak! And Ananda, tak, panie. From before thinking, answered, yes, yes, master. Wtedy Mahakasyapa powiedział: złam maszt flagowy przed bramą, and przed namiotem. Then Mahakasyapa said, break down the flagpole in front of the gate. To jest kolejny bardzo ważny przykład przekazu nauki. This is another very important example of Dharma transmission. A więc Ananda niczego nie wyjaśnia Mahakasyapa niczego nie wyjaśnia Anandzie. So nothing is explained to Ananda. Ale woła go i próbuje obudzić. But there is a calling which is trying to wake him up. To jego esencja z przedmyślenia. This essence of his from before thinking. I Ananda budzi się wołając: tak! And Ananda wakes up by calling, yes! Wtedy Mahakasyapa mówi: moje nauczanie jest skończone. And Mahakasyapa says, now my teaching is finished. Mało tego, żadne inne wyższe nauczanie, większe nauczanie nie może być tutaj już wygłoszone. Dlatego ten maszt jest niepotrzebny. Możesz go złamać. And that's not all. To znaczy koniec. No higher teaching can be expressed in any possible way. That's why you can break down this flagpole. It means it's finished. A więc żadna sutra nie jest wam dać w stanie tego bezpośredniego doświadczenia. So no sutra is possible to give you this direct experience. Dlatego mamy zen. That's why we have zen. Ponieważ zen oznacza medytacja. Which means meditation. A więc ścieżka medytacji bezpośredniego wglądu jest bramą do tego doświadczenia. The path of meditation and direct insight is the gate towards this experience. A więc nawet jeżeli wszystkie święte pisma tego świata znikną pewnego dnia, even if all holy scriptures disappeared from the surface of this world, to nigdy nie zniknie. This will never disappear. Hmm. Kiedyś Mizzen Mangong powiedział: nawet jeśli cały ten wszechświat eksploduje, even if this world explodes, jest wciąż jedna rzecz, która nigdy nie zniknie. There is still one thing that never disappears. Czasami ta rzecz śni, czasem jest przebudzona. Sometimes this thing is dreaming, sometimes it's awakened. Co to jest? What is it? A więc zamiast wszystkich wielkich sutr, instead of all big sutras, zostańcie tylko z tym pytaniem: co to jest? Stay with this one question: what is it? Medytacja, co to jest? Meditation, and what is it? Wtedy jesteście niezależni od wszelkich sutr. This is when you are not dependent on any words.
z,